Raz mam do czynienia z czymś takim, że ta przerwa jest taka długa i że tak naprawdę nic nie można robić. Cieszę się bardzo, że wracamy. Co prawda teraz trenujemy w dwójkach, nie jeszcze całą drużyną, ale powoli będziemy zwiększać tej ilość zawodników na boisku. Także na pewno to jest pozytywna wiadomość dla nas wszystkich, bo no, siedzenie w domu nie jest przyjemne do tego stopnia, że gdzieś tam człowiek jest przyzwyczajony do tego, że wychodzi codziennie i tą pracę wykonuje. I no, siedzenie tyle w domu, no to trochę przeszkadza. Są zasady, których musimy się trzymać i każdy to robi. Codziennie widać, że każdy stosuje się do tych zasad. Także no myślę, że jeżeli będziemy tego pilnować, a jestem przekonany, że będziemy, to wrócimy jak najszybciej na boisko. Mieliśmy testy na koronawirusa. No czekamy przede wszystkim na wyniki, czy ktoś go ma, czy ktoś go miał, bo to jest teraz najważniejsza wiadomość dla nas i po tych testach okaże się, czy będziemy mogli trenować już całą drużyną. No powiem tak, myślę, że to jest takie małe wyzwanie dla trenerów, bo też myślę, że mierzą się z tym pierwszy raz i teraz wiadomo, że gdzieś tam ciało zawodnika teraz nie jest do końca przygotowane do takich ciężkich obciążeń i te treningi muszą być robione z głową, także myślę, że tak będzie, jestem przekonany, że tak będzie i mam nadzieję, że nikt z chłopaków z drużyny nie odniesie kontuzji.